Hej, siemaneczku, jestem Abra i słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie coś naprawdę mega, mega kozackiego. Wiecie pewnie, że dotarłem na mesę, czyli na ten legendarny biom Badlands, gdzie po prostu są góry takie, o, sami widzicie, dirtowo, gliniano, jakieś drzewiaste. I słuchajcie, w tym oto właśnie biomie można znaleźć mnóstwo złota. Tak, jeśli oglądaliście odcinek na kanale Abra Games, to wiecie, że to, praktycznie to znaleźliśmy w 10 minut. W 10 minut, słuchajcie, znaleźliśmy 100 złota, nawet ponad. Dlatego słuchajcie, dzisiaj polecimy sobie tutaj w dół. Normalnie wykopiemy sobie w dół jakieś zejście moimi kilofami i tak dalej. I będziemy kopać przed siebie. Po prostu tunel przed siebie, tak jak Diaks ostatnio kopaliśmy, tylko że będziemy kopać złoto. Więc naprawdę będzie mega epicko. Będzie się mega dużo działo. I subskrybujcie kanał koniecznie, bo codziennie o 15:30 są filmy, więc sub, łapeczka i dzwoneczek. A tymczasem, moi drodzy, ja też wpadłem na mega fajny pomysł, aby troszeczkę zebrać tego dirta. Bo patrzcie, to nie jest zwykły dirt, to jest, słuchajcie, kors dirt, więc jeżeli Bobo ode mnie by go dostał, to myślę, żeby się bardzo, bardzo ucieszył. Więc ja nie będę tutaj jakoś wybitnie przedłużał ani tych rzeczy, tylko słuchajcie, po prostu chciałem go trochę pozbierać, tak jak zrobiłem to teraz. I no, no wydaje mi się, że słuchajcie, jeden stack mu wystarczy, po prostu jeden stack tego dziwnego dirta damy Bobo w prezencie. Tak, o, bo trzeba pamiętać, słuchajcie, o bliskich trzeba pamiętać, tak? No widzicie, Aberka uczy i bawi, nie? Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi. Przynajmniej ja jestem gotowy, żeby po prostu tutaj zejść. Mam wiaderko z wodą, mam różne inne rzeczy. Nawet mam TNT, które mi się teraz nie przyda. Oraz kilofy, słuchajcie. Jeden ma fortunę, unbreaking i szybkość. A drugi ma tylko fortunę i szybkość. Ale wiecie, przy kopaniu złota nie ma to znaczenia, żadnego nie ma to znaczenia. Dlatego będziemy kopać tylko tym kilofem przez, nie wiem, 30-40 minut. To nie ma znaczenia, słuchajcie, ile. Po prostu mamy dzisiaj długo kopać. Dlatego słuchajcie, ja wam powiem tylko tyle. Weźcie jakieś picie, weźcie jakieś jedzenie, słuchajcie. Może być nawet z takiego, o, kubeczka, bo w piątek nowa kolekcja, nie będę nic mówił więcej, ale będzie nowa kolekcja w piątek, bo naprawdę, słuchajcie, to będzie długi odcinek. Wow! Ty, spadłami stąd, ty creeper też, no wypadł mi z baru, no to one, słuchajcie, tutaj będą mi mopki przeszkadzały. Dobra, lecimy, słuchajcie, w dół, na 60. kratce teraz jesteśmy, więc ja myślę... Ten biom jest niemożliwy. Ja nawet nie zacząłem. Ja nawet nie zacząłem, ziomy. Dobra, wykopmy to, słuchajcie, wykopmy. No ja nie wiem po prostu, co tu się dzieje. Serio, zanim ja tam dojdę, moi drodzy, na dół, to już będę miał dwa staki. To jest po prostu niesamowite. Przekopałem 15 kratek i już złoto, więc jak sami widzicie, będzie grubo. Polecimy sobie na głębokość, myślę, no właśnie jakichś takich, nie wiem, 20 kratek, 11, 12, żeby ewentualnie diamenty też nam wpadły. Tak, ej, to w ogóle byłaby heca, że kopiemy sobie złoto, jest wszystko fajnie, a tu nagle cyk, diamenty. Ej, ty! Jak to do bedro... szybka zawrotka, gościu. Nie tak, nisko. To nie tak miało być. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz na 11 krateczce i wydaje mi się, że najwyższa pora po prostu kopać się przed siebie. Tak, ja tak jak mówię, mam nadzieję, że tutaj to, no, długo sobie pokopiemy. Oj, długo sobie pokopiemy, bo słuchajcie, mamy co szukać. Tak, ewidentnie, słuchajcie, mamy co szukać. Wiem, że najwięcej tego złota znaleźlibyśmy w cave'ach. Tak, ale to na kanale Abra Games był filmik, jak po prostu łaziłem po cave'ach. Tutaj natomiast, tak jak mówiłem, chciałbym po prostu pójść kopać przed siebie i zobaczyć, czy to w ogóle zadziała, bo kiedyś coś takiego robiłem i to było super. To naprawdę było super, bo tego złota tutaj wpadło bardzo, bardzo dużo, ale teraz nie wiem, teraz naprawdę nie wiem, bo to, słuchajcie, nowy Minecraft, nowa wersja, więc tutaj ona może się rządzić swoimi prawami. W ogóle ile tu jest, słuchajcie, dziwnych różnych rud. Ja cię kręcę. Ej, trzy obok siebie, no to całkiem ciekawa sprawa, ale my poszukujemy, słuchajcie, złota i to złoto dzisiaj znajdziemy. Nie wiem, czy będzie go dużo, nie wiem, czy będzie go mało. Wiem jedno, na pewno będzie warto. Tak, więc słuchajcie, tylko żebyśmy my nie wyszli z tej mesy, bo naprawdę my mamy szukać po mesie, a nie szukać, wiecie, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. A póki co, to patrzymy, przemierzyliśmy jakieś, no nie wiem, ze 100 kratek i cisza. I cisza, gościu, a tu 100 kratek przeszliśmy, no to co to ma być? Nie, 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 słuchajcie, nie ma takiej opcji, ja nie będę tutaj po cave'ach dzisiaj łaził. Ja chcę po prostu znaleźć złoto, kopiąc się przed siebie, tylko że... Ej, coś wyczułem, że chyba nie będzie tak łatwo. Chyba nie będzie, słuchajcie, tak łatwo, bo, no kurczę, no patrzcie, no nie ma tego złota. No coś go nie ma, ale spokojnie, głowabyczku, zaraz na pewno tutaj znajdziemy tego złota w opór. W opór tego złota znajdziemy, o ile nie wyjdziemy po prostu z tej mesy, bo póki co to jest, słuchajcie, Wooded Badlands Plateau, czyli jakby... Takie drzewiaste bardziej? Takie udrewnione, można to tak nazwać? Nie wiem, słuchajcie, jak to określić. Ale my znaleźliśmy złoto wkopując się. Więc tutaj zaraz, lada moment, myślę, że będzie jakaś jedna ruda, dwie rudy, albo może... Albo może i trzy. Okej, słuchajcie, już wjechała jakaś tutaj ruda. Raz, dwa, trzy i cztery. Słuchajcie, pozytywna czwóreczka, jak znalazł. Po prostu pozytywna, słuchajcie, czwóreczka tutaj do nas zawit...
Nie wierzę w to, co się dzieje. Słuchajcie, to jest hit. To jest po prostu hit, no. Ja naprawdę przyszedłem po złoto. Gro, nie trzeba było. No nie trzeba było, słuchajcie. Piątka tutaj nam wleciała jeszcze diaksów. Ja cię kręcę, nie. Nie, ja nie wykopuję tych diaksów. Ja nie wykopuję tych diaksów, słuchajcie. Ja przyszedłem po złoto, więc nie wykopuję tego. Nie, nie ma takiej opcji. Olewamy to, olewamy te diaksy. Nie chcemy ich, nie są nam do niczego potrzebne. Bo my, słuchajcie, chcemy znaleźć złoto. Więc ty, diamenty, idźcie sobie. Idźcie sobie, nikt was tutaj nie chce. O nie, my wyszliśmy z biomu. Jesteśmy na river, dobra, nie, słuchajcie, szybciutko. Szybciutko, słuchajcie, jednak sobie to zgarniemy. Tylko wywalę sobie tutaj syf, żeby bezpośrednio zebrać te diaksy. Tutaj mamy tą lepszą fortunę, więc słuchajcie, dobra, wykopmy. Ja myślę, że z tego wleci 11. 11 diaksów, taki jest mój typ, słuchajcie. Taki jest mój typ. Sprawdzamy sobie znowu za 3, 2, 1. Aha, nie zebrałem. Szybko. Powrot. Tego nie było. Tego nie było. Szybki powrot. 8. Mało. Mało. Dobra, ale słuchajcie, lecimy dalej. Nie ma co. Nie zatrzymujemy się, słuchajcie, znaleźliśmy i diaksy, i złoto, więc jest zabawnie. Nie, naprawdę, te przygody coś czuję, że na tej mesie, nie wiem dlaczego to się w ogóle mesa nazywa, ale na tym biomie właśnie mesa, myślę, że te nasze przygody mogą być co najmniej zabawne. Tylko tak jak mówię, nie wiem, czy to jest, słuchajcie, jakby głębokość w ogóle pod to złoto. Naprawdę, bo jesteśmy nisko i tutaj można na... Okej, to był dziwny gravel. To był naprawdę dziwny gravel. Wiem, że na pewno można tutaj znaleźć diaksy na tej wysokości. No tak jak na każdym innym biomie. Po prostu jesteśmy pod ziemią, więc możemy sobie znaleźć tutaj diamenty. Ale czy faktycznie, słuchajcie, złoto też jest na tą wysokość? No nie wiem, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Więc będziemy musieli ewentualnie, słuchajcie, pomyszkować troszeczkę wyżej. Bo ja jestem tutaj pozytywnie nastawiony i wydaje mi się, że tego złota dzisiaj naprawdę wleci. Serio, a przynajmniej taki jest plan, że go w dużo. O! O! No, wlatuje, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, słuchajcie. Szósteczka złota do tego lazuryt, słuchajcie, który myślę, że fajnie jakbyśmy sobie właśnie zbierali, bo zawsze expik nam tutaj wiedzie. Ej, naprawdę fajnie. Patrzcie, już dwie rudy złota, w zasadzie to trzy. Ej, trzy rudy złota. Dodatkowo, słuchajcie, diamenty, a to wszystko w jakieś 5 minut, więc naprawdę jest dużo. Naprawdę tego jest dużo i to jest fajna, fajna sprawa, słuchajcie, więc lecimy dalej, bo mamy dużo do wykopania. Oj, gościu, dużo. Tylko, słuchajcie, jeszcze oczywiście przypominam o sklepie www.abra.et. Pierwsza linka w opisie. Czekają na was, słuchajcie, epickie rzeczy. Już właśnie w ten piątek nowa kolekcja wlatuje. Abra i Bobo Team, spójrzcie tylko na to. Czarna koszulka z takim logo. No genialne to jest, po prostu genialne. Najlepszy wzór na sklepie. I będą, słuchajcie, takie kolorowe koszulki, kolorowe bluzy, worki, plecaki, kubeczki. Słuchajcie, naprawdę mnóstwo rzeczy. Oczywiście do każdego zamówienia od 149 zł będzie darmowa dostawa. Tak, i teraz też jest, więc jakby możecie teraz też wejść sobie na Abra Ety i coś sobie zamówić. Polecam bardzo serdecznie, gościu. Ale my lecimy, tak, my lecimy. Słuchajcie, jesteśmy dalej na... na tej mesie, na tych bedlancach, więc mam nadzieję, że tutaj coś jeszcze nam wpadnie. Nie no, nawet nie myślę, słuchajcie, ja wiem, że coś nam wpadnie, tylko szczerze mówiąc, to chciałbym tego dużo. Stosunkowo chciałbym, żeby, słuchajcie, tego nam wpadło dużo, bo faktycznie w cave'ach złota było więcej. Tak, umówmy się, słuchajcie, w cave'ach złota na pewno było więcej, ale w cave'ach nie mogliśmy znaleźć deksów. Tak, bo tam te cave'y to były na takiej dziwacznej głębokości. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy lawę, więc można też sobie tutaj obczaić. Czy my sobie chcemy tam wejść? Słuchajcie, no można zobaczyć, no wylejmy trochę tej wody, pójdźmy sobie tam. No słuchajcie, to jest taki odcinek, wiecie, że my sobie tutaj będziemy różne rzeczy robić, nie? Nie musimy tylko kopać przed siebie. Możemy obczajać, co się, słuchajcie, tutaj znajduje. A nie znajduje się tutaj za dużo. Mamy jakiś redstone'ik, więc całkiem spoko. Ty no, obsydian w ogóle powinienem wykopać, bo przecież ja nawet nie mam stołu do zaklęć, słuchajcie. To jest w ogóle hit. Nie, naprawdę, że ja nie mam stołu do zaklęć, to jest masakra. Okej, dobra, wylewamy sobie też tutaj, słuchajcie, wodę i letymy przed siebie, gościu, ewidentnie. A, myśleliście, że wpadnę, ale nie tym razem. Nie wpada. Abera nie wpada, słuchajcie. No ile tej lawy tutaj, co? No ile tej lawy, co? No dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy ewidentnie dalej. Przed siebie, po złoto i po diaksy. Ej, serio, o, znowu jesteśmy na mesie, słuchajcie, bo przed chwilą wyszedłem na jakąś rzekę, ale jesteśmy znowu, słuchajcie, tutaj na mesie, więc znowu tutaj mogą nam wpadać rudy złota, albo żelazo. No ale żelazo to tak niekoniecznie bym chciał, nie? Wtedy ja bym wolał, słuchajcie, tutaj złoto, bo to tutaj przyszliśmy. A sporo to jest, a naprawdę jest go sporo. Tylko, że tak jak mówiłem, no najwięcej to w cave'ach. Serio, najwięcej w cave'ach teraz tak zauważyłem, ale nie miałem pojęcia, że to będzie aż taka różnica. I tak tutaj tego złota jest więcej niż w normalnych biomach. No bo patrzcie, znaleźliśmy do tej pory 3-4 rudy złota, a normalnie to byśmy żadnej pewnie nie znaleźli w tym czasie. Serio? Raczej żadnej.
Ale trzeba próbować, słuchajcie. Trzeba ewidentnie próbować, trzeba lecieć przed siebie. Tylko jeżeli ja przez przypadek wyjdę z tej mesy, no to wtedy będzie przypał, słuchajcie. To wtedy będzie przypał, bo nawet tego nie zauważę. A tutaj, wiecie, wtedy nie będę mógł złota znajdować, więc muszę uważać. Muszę uważać, żeby, słuchajcie, za bardzo nie wyjść. I kopajemy, kopiemy gość tutaj sensownie. Raz, dwa, trzy, cztery. Kopiesz diaksy, ty 7-8. No i tak jak mówię, no diaksy, do tego, słuchajcie, złoto. Niestety, ale nie ma szans na emeraldy. Z tym się już pogodziłem, słuchajcie. No bo jesteśmy jednak na innym biomie. Ale mamy, słuchajcie, cave'ik. Mamy, słuchajcie, cave'ik. Jesteśmy cały czas na Badlands, więc można tutaj coś przeszukać. O ile mnie tutaj nie było, słuchajcie. A nie wiem, czy tutaj byłem, czy też nie. Jest tak jakoś... tak jakoś pustawo. Może tutaj, słuchajcie, byłem, bo patrzcie, normalnie to złoto by nam się już zrespiło, a tego złota tutaj za bardzo nie ma, więc możliwe, że tutaj byłem właśnie na kanale Abra Games. Ale tutaj widzę małe co nieco, słuchajcie. Dobra, no to skoro, słuchajcie, znalazłem, no to sobie wykopmy, nie? No to słuchajcie, jedziemy z tematem. Tutaj kolejne, słuchajcie, trzy bloczki, więc zawsze na spory plus. Tutaj, słuchajcie, jakaś lawa, jakieś przejście. Dobra, przejdźmy bokiem. Jakby, skoro już mamy cave'a, to obczajmy, słuchajcie, cave'a. Nie ma co go tutaj marnować, absolutnie nie. O, o, bo nie, 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 spadłami stąd, spadłami stąd. A! Dobra, słuchajcie, aberka ucieka. Teraz, słuchajcie, przejdziemy sobie tutaj. O nie, kolejne zombiaczki, no niedobrze. Wow! Wow, niedobrze, spadówka, spadówka, no spadówka. Ty, marchewa z niego w ogóle wyleciała, ale beka. Ej, serio, marchewa z zombieka. Dobra, tutaj, słuchajcie, nic nie ma, więc jedziemy dalej. Tutaj, słuchajcie, może w dół. Oj, 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 nie, tam raczej w dole nic nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tam w dole nic nie będzie. Więc, słuchajcie, przejdźmy sobie tutaj. I teraz, słuchajcie, na pewno... O! O! Tutaj mamy, słuchajcie, kanionik. Kanionik dla aberki, dobra. No można, słuchajcie, opatrzeć się tutaj. O, temacik, słuchajcie, jedno, drugie, trzecie. Trochę, słuchajcie, tego złota tutaj jest. Dobra, ty, pająk, jazdunia z tobą, jazdunia. Ej, serio, sporo jest tego złota, więc możemy faktycznie tutaj troszeczkę przejść na cave'y, bo dlaczego by nie. Zaraz, słuchajcie, do tego kanionu tutaj wrócimy, ale chciałem zobaczyć, czy coś tutaj w trawie piszczy. A, piszczy, słuchajcie, ewidentnie coś tutaj w trawie piszczy, więc skopujemy sobie... Dwie obok siebie, nie? Ej, no masakra, słuchajcie, masakra. One mi się już w ogóle nie zbierają, nie? To jest masakra, dopiero, to jest dopiero masakra. Ale okej, już z powrotem, słuchajcie, zbieramy. Więc jazda, tutaj też sobie podejdziemy. I słuchajcie, jesteśmy na głębokości 403 kratek, czyli wysoko. I tego złota nagle nam się narobiło. Nagle nam się, słuchajcie, narobiło złota. Więc wbijamy się, ewidentnie, słuchajcie, się wbijamy. Dobra, rozklepujecie, czy to jest sharpness 4? To jest sharpness 4, dobra. Spoczko, loczko, foczko. I słuchajcie, jeden, drugi, trzeci. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ty zombie wieśniak! Wow! I kolejne dwie rudy złota, słuchajcie. Ej, masakra! Dobra, ej, jednak kopanie przed siebie chyba ma mniejszy sens. Znaczy, może jeszcze wrócimy do kopania przed siebie, bo tam były diaksy, więc całkiem spoko, ale serio. Póki co, to złoto wydobywamy stąd. Oj, ewidentnie, słuchajcie, stąd, bo no patrzcie, ile tego tutaj jest. To wygląda jak zczytowane, serio, to wygląda jakbym ja tutaj przyszedł i po prostu na creative sobie postawił bloki i wam powiedział: nie no, siema, słuchajcie, kupimy dzisiaj złoto, ale nie, tak nie było, słuchajcie. To tak właśnie nie wyglądało. Dobra, słuchajcie, obczajmy teraz to, bo tutaj się tego sporo znajduje, więc jazdunia, słuchajcie, z tematem. Wbijamy się tutaj, tutaj jest jeszcze zombiaczek, ale zombiaczka to my sobie tutaj oczywiście serdecznie olejemy. No i teraz tak, cyk, 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 cyk. Oj, jaka duża chyba. Ósemka, dziesiątka mogła tutaj być nawet. No, sporo. Sporo, słuchajcie. Dobra, kolejne rudy mamy tutaj bardziej pod ręką, więc ja cię kręcę, ile tego jest. Nie, powaga, słuchajcie, ile tego tutaj jest. Dobra, wbijamy się najpierw tutaj, żeby mnie, słuchajcie, tylko szkielet nie zrzucił, bo jak tutaj wbije szkielet, to będzie troszeczkę nieprzyjemnie. Tutaj jeszcze wiem, że jest zombiaczek, więc słuchajcie, najpierw... Wow! Co tu jest? Co tu się dzieje? Nie! Okej! Okej, słyszę jakąś wiedźmę, słuchajcie. Ile tego tutaj jest? W ogóle pogrzało kogoś. No naprawdę pogrzało kogoś, czy wy to widzicie, co tu się w ogóle dzieje? Przecież to jest nie do zebrania, słuchajcie. Ja idąc po kolejne, słuchajcie, rudy, nie dam rady nawet zapamiętać poprzednich, gdzie się znajdują. Jaka to jest faza? Co to jest tu, słuchajcie, za 13 złota w jednej rudzie? Z 15 jednak. No niemożliwe to jest, słuchajcie, mamy kolejny stack. A dosłownie sekundę temu wyrzucałem granit, żeby zrobić sobie miejsce. Ja cię kręcę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, słuchajcie, ziomy? Czy wy to widzicie? Jest dokładnie tak, jak mówię. Ja wiem, że tam jest gdzieś dalej, słuchajcie, jeszcze złoto, ale nawet nie mogę go zebrać, bo muszę iść po kolejne. Wow, ale faza. Ale to jest faza. Nie, to, słuchajcie, niebywałe, nie? To jest naprawdę, słuchajcie, niebywała sytuacja. Okej, jest tutaj, słuchajcie, krypcio.
Dobra, rozklepane, rozklepane, jak żeby inaczej wykopujemy. Ej, serio, ja bym nie chciał się zgubić, ja bym chciał, słuchajcie, wszystko po kolei robić, ale, ale tego się nie da, słuchajcie, nie da się po prostu. I już miejsca nawet nie mam. Dobra, patyczki, słuchajcie, wyrzucamy. Wyrzucamy patyczki, tutaj widziałem, że, słuchajcie, jest przejście, jest creeper, niech on sobie tutaj buchnie, on za dużo to mi nie zrobi. Dobra, i jazdunia dalej. Ile tego jest, gościu. A ja i tak, no ty, a tutaj byłem? No właśnie, pytanie, czy ja tutaj byłem, słuchajcie. Dobra, będę musiał się na pewno tam wrócić. Na pewno będę musiał się tam wrócić, ale póki co idziemy w tą odnogę. Ej, serio, ja mówiłem, oj, to będzie długi odcinek. To naprawdę, słuchajcie, coś czuję, że będzie długi odcinek, bo naprawdę mamy sporo do znalezienia. Sami widzicie, że to... Ja nie żartowałem. Ja nie żartowałem, ziom. Ja nie żartowałem, nie? Serio, ja to mówię w każdym odcinku, ale powiem jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że, słuchajcie, robimy takie długie odcinki. One są fajne, one są zwariowane, one wam się bardzo podobają, więc jeśli dotrwaliście do tego momentu i chcielibyście, aby takich długich odcinków było więcej, to proszę was, teraz oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby wam się wyświetlały te filmy, AbraGames też, ale napiszcie teraz w komentarzach, słuchajcie, złoto. Tak, jak napiszecie, słuchajcie, w komentarzach złoto, to ja będę wiedział, kto z was po prostu tutaj dotrwał do tego momentu. Serio? Zombiak, spadaj. I wtedy będę wiedział, że na przykład dużo osób faktycznie do tego momentu trwało, czyli dużo osób ogląda. Oglądę, gości. Dobra, wbijamy się teraz, słuchajcie, tutaj. Kolejna odnoga i kolejne złoto, nie? Co tu się, co tu jest gran? Ty, dawaj mi to złoto. Dawaj mi to złoto, zaraz też wejdziemy sobie tutaj. Okej, bo tutaj nic nie ma. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, zjeżdżamy. No, na dole, czy coś tam, słuchajcie, jest? Chyba nie. Chyba, słuchajcie, nie, więc przechodzimy sobie tutaj, a tu... Ja i kolejne jakieś odno... Omeg, ale to jest olbrzymie. Jakie to jest olbrzymie. Dobra, słuchajcie, tutaj nic nie ma, więc wracamy się troszeczkę do punktu wyjścia. I warto byłoby, słuchajcie, zgarnąć złoto z tych ścian. Tak, bo tutaj na tych ścianach jest go całkiem sporo. Naprawdę jest go całkiem sporo, serio. Więc żeby tutaj nic się nie zmarnowało, mamy, słuchajcie, zaraz 4 staki złota, nie? Ale na start tego odcinka miałem prawie 2. Czyli i tak miałem go całkiem sporo. Ale wiem, że, słuchajcie, złoto jest w tej ścianie. Tutaj mamy, słuchajcie, z kolei szkieleta. Szkielet sobie tutaj spadł, odpadł. Creeper też sobie odpadł, więc można je olać, a ja sobie tutaj śmiesznie wykopuję kolejne złoto, gościu, i jedziemy. Oj, ty, 4 creepery naraz, tylko. Wow! Wow, jak fajerwerki on wybucha, nie? Ale faza. Dobra, oj, 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 niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie chciałem tu spadać, słuchajcie, ale z drugiej strony w sumie mogłem tu spaść, bo tutaj nic takiego wielkiego chyba mnie nie czeka. Jeden i drugi szkielet, jakiś tam creeper, słuchajcie, co i róż się znajdzie. Dobra, słuchajcie, szybkie schodeczki tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I kolejne złoto, słuchajcie, wykopywane. Tylko tutaj 2 bloczki wjechały. Tam widzę, że jeszcze, słuchajcie, w suficie jest, więc zaraz sobie tam pójdziemy. Ale czy tutaj nie jest kolejny cave? Nie, to jest tylko taka mała wnęka. Dobra, creeper. Wiecie co, ja te creepery nawet mogę olewać. Niech one sobie wybuchają. One w sumie za dużo to mi nawet nie robią. Więc dobra, ty też sobie tutaj buchnij, albo nie wiem. Chcesz buchać, nie chcesz buchać. Nie obchodzi mnie to, byniu. Nie obchodzi mnie. Ale jest tutaj złoto, które mnie obchodzi. Więc słuchajcie, zgarniamy także sobie i złoto. Kolejne złoto. Serio, czy to będą 2 staki teraz? Nie. Mamy do tej pory 3,5, słuchajcie, łącznie, czyli no prawie 2 na tym odcinku. No powiedzmy, że prawie. Tak, tak pira ze drzwi. Dobra. Teraz tak, słuchajcie, kolejny steak oczywiście musi być tutaj obalony. I lecimy, słuchajcie, po to złoto. Teraz wlecimy sobie po to złoto. I tutaj mamy cave'a. Ty, to może najpierw tego cave'a. Najpierw, słuchajcie, może tego cave'a, bo on, nie wiem, czy on będzie mały, czy on będzie duży. Ciężko mi, słuchajcie, określić, ale jest dodatkowo expik, więc expik jest tutaj oczywiście zbierany. Oj, to jest chyba jednak duży cave. Mamy jeszcze zombiaczka, więc fajnie byłoby go tutaj rozklepać. Dobra, jest rozklepany. Ale tutaj coś złota nie ma. Może ktoś tutaj był, słuchajcie, z chłopaków. Oj, bo sami widzicie, ty, no świeci pustkami. Ej, ziom, naprawdę świeci pustkami. Czy ja tutaj byłem? No słuchajcie, jest kobel, tak jakbym tutaj był. Czyli chyba musiałem tutaj być, tak mi się coś wydaje. Ty, bo ja się zaraz pogubię. Nie, 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 ja wracam, słuchajcie, tak jak przyszedłem. Bo naprawdę, zaraz się zgubię i nie znajdę tego wejścia. A ja jednak chciałbym znaleźć to przejście, więc przejdziemy sobie teraz kulturalnie, wykopiemy sobie złoto z tego sufitu i będziemy robić wszystko po kolei, bo naprawdę Aberka przesadza. Aberka, słuchajcie, za szybko to wszystko próbuje robić i przez to może być ciężko. Dobra, tutaj był lazuryt, więc lazuryt można sobie tutaj olać. Tutaj mi się, słuchajcie, nie wczytuje. Tutaj mamy, słuchajcie, nasz kejwiczek. Okej, i mamy to złoto. Dobra, ja chcę to złoto, więc teraz zgarniemy sobie to złoto. Tak, słuchajcie, teraz plan jest prosty. Bierzemy to złoto z sufitu. Okej, jazda, jazda. I czy to jest kolejny w ogóle tutaj cave, czy nie? To, o, jakieś wyjście jest, dobra. I jeszcze kolejne złoto z sufitu. Więc słuchajcie, jazda. Ewidentnie, słuchajcie, lecimy. Nie będziemy w ogóle omijać żadnego złota, bo mamy raz i dwa. Więc wydaje mi się, że sens. Wow! O kurcze, który to? Cwaniak, co? To tamten cwaniak. Ja cię kręcę, słuchajcie, no nie wierzę.
No nie wierzę, no wkurzył mnie. No wkurzył mnie teraz, słuchajcie. No ja nie wierzę. Omg, najgorzej. Najgorzej cwaniak, słuchajcie, się taki znalazł. To jak ja mam teraz tam wejść? Dobra, słuchajcie, to będziemy bardziej konwencjonalnie się tam budować. Spróbujemy zbudować takie schodki, bo ja muszę to złoto zgarnąć, słuchajcie. Muszę to złoto zgarnąć. Dobra, przejdziemy sobie tędy, 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 tędy. I dobra, i w taki sposób, żeby, słuchajcie, ten szkielet nas nie za bardzo zrzucał. Gdzie on teraz jest, słuchajcie? On jest... Ty, nie, popatrzcie, gdzie on jest. Nie, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, gdzie jest ten szkielet. Ale... Czy ja dobrze idę? Chyba dobrze, słuchajcie, idę. Okej, jestem. Jestem, słuchajcie. Słyszę wiedźmę. A, widzę wiedźmę w ogóle. Dobra, wykopujemy to złoto. Oj, tutaj to było warto, bo duża ruda nam się trafiła. Fajnie, fajnie, słuchajcie. Jaka olbrzymia, serio, olbrzymia ruda. I teraz tak, słuchajcie, gdzie jest ten szkieletor? Nie wiem, ale mam kolejne dwie. Mam kolejne, słuchajcie, dwie rudy, więc zgarniamy je. Jazda. Oj, to też chyba jakieś duże. To też duże, gościu, eminentnie. Nie? Dobra, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jakieś 10, słuchajcie, jakieś 10 tutaj kolejnych wyjechało. Wykopujemy sobie. Ej, kobyl w ogóle nie wiedziałem, że będzie taki potrzebny w życiu, ale spoko. Zawsze okej. Okay. Dobra, gdzie jesteś? Tutaj był! No chyba cię pogrzało. No ty by weź pal gumę. No słuchajcie, no ty, jak ja mam teraz przejść, jak on będzie do mnie strzelał z dołu? Dobra, słuchajcie, chyba uda mi się. Chyba mi się uda, okej, przechodzimy na szybkości. Chyba mi się i tak uda, więc całkiem spoko. Dobra, wykopujemy teraz to. Raz, dwa, trzy. Dobra, pozytywna, słuchajcie, trójeczka tutaj wjechała. I czy coś tutaj się jeszcze znajduje? Chyba, słuchajcie, już nie. Dobra, kolejnego steka, słuchajcie, sobie tutaj obalimy. I teraz, moi drodzy, tak, wjeżdżamy sobie tutaj. Dobra, okej, os. I teraz, słuchajcie, cyk. Czy to było tutaj? Nie, to nie było, słuchajcie, tutaj, ale mamy kolejne przejście, więc myślę, że można sobie obczaić. Może jakiś bloczek złota się akurat tutaj nam napatoczy. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Tak rozległej rudy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście... 13, 14, słuchajcie. Dobra, może kiedyś mi 14 wleciała, ale nie w takiej formie, słuchajcie. Wow. Ej, tutaj było warto przyjść, słuchajcie. Naprawdę tutaj warto było przyjść. Czy coś tutaj jeszcze, słuchajcie, się przed nami ukryje? Nie, ale i tak warto. Tak wielka ruda? Serio, masakra, ale to było kozackie. Ej, serio, to było super kozackie. Dobra, moi drodzy, czy coś tutaj jeszcze będzie, czy my lecimy w dół? Bo wiem, że w dole na nas... czekają mopki. To nie bardzo bym chciał. Okej, słuchajcie, wbijam sobie tutaj, bo tutaj też, słuchajcie, chyba coś było, nie? Czy nie było? Oj, sam teraz nie wiem. Dobra, rozklepujemy, słuchajcie, te zombiaczki. Dobra, jazda z tobą, jazda z tobą, rozwalone. Ja tutaj byłem. Byłem. No właśnie o tym mówię, no ciężko mi się teraz połapać, słuchajcie. Okej, tam było chyba moje przejście. Tak mi się coś wydaje, że tutaj było moje przejście, które ja już tutaj ogarniałem sobie. Tutaj była pływająca woda, ty no... Chyba byłem, dobra, tutaj słuchajcie, chyba byłem, ale serio, sami widzicie, to nie jest easy. To nie jest easy, żeby się w tym połować, a póki co, słuchajcie, mamy ponad 400 złota. Czyli w tym odcinku znaleźliśmy jakieś 2,5, bo mieliśmy chyba 44,64, więc jakieś 2,5 staka złota w tym odcinku. Nie, no to jest hit, to jest po prostu, słuchajcie, hit. Dobra, czy my stąd przyszliśmy? Przyszliśmy stąd, czyli teraz odbijamy w lewo. I szukamy, słuchajcie, tutaj jakiejś odnogi. Ale tutaj chyba, słuchajcie, żadnej odnogi nie ma. A przynajmniej tak mi się wydaje, że jej nie ma. Więc dobra, robimy wjazd na ciebie. Tutaj mamy, słuchajcie, kolejny... Wow, wow, wow. Ile was tutaj jest? Ile was tutaj jest? Co jest grane? Ej, masakra, no naprawdę. No ile was tutaj jest? No jeszcze kolejny się zjawił. Ej, dobra, 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 słuchajcie, szybkie jedzenie, bo tutaj jest ich za dużo. Jest ich, słuchajcie, tutaj za dużo. Dobra, no kolejny? No co jest? Dobra, i czy my tutaj byliśmy? Byliśmy, słuchajcie, byliśmy tam na dole chyba. Chyba też byliśmy, słuchajcie, no trzy zombiaczki. Dobra, rozklepiemy je tutaj na szybkości. Dobra, raz, dwa, trzy, rozklepano jesteś ty. Tutaj, słuchajcie, lawikson. Czy w tej lawie byliśmy? Nie wiem. Ej, naprawdę ciężko mi się, słuchajcie, połapać. Ciężko mi się połapać, gdzie byliśmy, a gdzie nie byliśmy. Jesteśmy bardzo nisko w każdym razie. Jesteśmy naprawdę mega, mega nisko. O! No, no nie gadaj. No nie gadaj. No nie, no tutaj to naprawdę nie byli. Ja cię kręcę, co to jest za odcinek jakiś porąbany. Dobra, słuchajcie, gunpowdera zbieramy. Płyta to tak nie za bardzo, słuchajcie. Na razie nie będę jej brał. Książka, beznadziejna książka, więc jej nie biorę. Projectile protection to nam się nie przyda na zbrojkę. To słabiutko. Płyta, słuchajcie, płyta, płyta, płyta. Czy my chcemy, słuchajcie, płytę? No nie wiem, no. Możemy wziąć płytę zamiast tego. Natomiast tutaj mamy Bane of Arthropods. To jeszcze beznadziejniejsze na miecz, w ogóle fatalne. Zbieramy sobie za to to. Weźmiemy sobie, słuchajcie, złotą zbroję dla koni. I wywalimy sobie za to. Serio, ej, ja nie wierzę w to, co się... Dobra, tą płytę.
No dobra, weźmy tą płytę, słuchajcie, za sztabkę złota, słuchajcie. Piasek wolę sobie tutaj zostawić. Ale mamy, słuchajcie, kolejne rudy złota. Więc wykopujemy je, goście, wykopujemy je ewidentnie. Ej, naprawdę, ja się tak cieszę, słuchajcie, że my... No patrzcie, co to jest w ogóle? Dwie rudy w jednym, to nie była jedna duża. To były dwie połączone. Co to jest? To jest porąbane jakieś. Ej, serio, no hit. No po prostu ziomeczki hit, no masakra. Ile my tego mamy, słuchajcie? W 25 minut, słuchajcie, mamy... No nie no, mamy jakieś... No prawie 300 dzisiaj, no to jest masakra. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie, idziemy dalej. Nie wiem, czy znajdziemy coś tutaj jeszcze, czy właśnie będziemy się wkopywać teraz w dół. Ale wydaje mi się, że coś może się tutaj jeszcze znaleźć. Więc popróbować trzeba. Tak, słuchajcie, trzeba, bo tutaj już byliśmy, tu wykopowałem lazuryt. Tędy sobie szliśmy i przeszliśmy do cave'ików, w którym byłem jakieś 10 minut temu. I w tym cave'iku, w którym byłem 10 minut temu, spróbujemy zaraz znaleźć jakąś kolejną odnogę. Tak, słuchajcie, tak. Tak, spróbujemy znaleźć jakąś odnogę, aby po prostu znaleźć jeszcze więcej tego złota. Dobra, tutaj na dole, nie. Tutaj, słuchajcie, byliśmy, tak. Okej, dobra, tutaj, słuchajcie, może coś. Uwaga. Oj. Czy my tutaj byliśmy, słuchajcie? Czy my stąd w ogóle przyszliśmy? Nie wiem, ej, serio, ja już nie wiem, gdzie ja byłem, a gdzie nie byłem. To wygląda, słuchajcie, tak podobnie, jakbyśmy my tutaj po prostu byli 10 tysięcy razy, że ciężko mi jest powiedzieć, słuchajcie, gdzie my byliśmy, a gdzie nie. Naprawdę ciężko mi jest teraz to określić. Dobra, zombiak, spadł wam stąd. Nie chcę w ogóle na siebie tracić tutaj czasu. Tutaj na to też nie chcę tracić czasu. Dobra, my chyba stąd przyszliśmy. Tak mi się, słuchajcie, wydaje, że my stąd przyszliśmy. Ale nie wiem, tutaj chyba było wykopywane, tutaj te... Oj! Ała. Tutaj też chyba, słuchajcie, było wykopywane. Ej, serio, ciężko teraz znaleźć coś, gdzie nie byliśmy, więc moi drodzy, ja z dunia z tematem, lecimy w dół. Tak, troszeczkę pokopaliśmy w cave'ach, teraz... Pokopiemy trochę po prostu przed siebie. Znowu, słuchajcie, kopię w dół i znalazłem złoto. Nie, no to jest masakra. To, słuchajcie, hit, serio, to jest po prostu hit. Ale dobra, jedziemy, może kolejne diaksy nam wpadną. To by było co najmniej zabawne, słuchajcie, gdyby nam jakieś diaksiki tutaj wpadły, nie? Ale nie liczyłbym na to, bo to już by był za duży łód szczęścia. Kolejna ruda złota. Kolejna ruda złota, co tu się dzieje? Patrzcie na to, co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, mamy równe 5 staków? Nie, prawie, słuchajcie. Bez 8 wykopaliśmy dzisiaj, słuchajcie, już 3 staki. Bez 8 złota. 3 staki w 25 minut. Nie, to jest masakra. To jest, słuchajcie, masakra, ale dobra. Kopiemy przed siebie. Już wiemy, słuchajcie. O nie, to jest biom ocean. O nie, wracamy się. Słuchajcie, już wiemy z doświadczenia po tym odcinku, że takie kopanie jest mniej efektywne niż chodzenie po cave'ach. Tak, ale połączymy sobie to. Najpierw kopaliśmy na początku tego odcinka. Kopaliśmy w taki sposób, potem poszliśmy do cave'ów. Teraz znowu sobie pokopiemy w ten sposób, a potem może znajdziemy jakiś cave i też znowu pójdziemy do cave'a. Nie wiem, ciężko mi, słuchajcie, określić, ale na pewno sobie coś ogarniemy i na pewno jeszcze nie jedno złoto w dzisiejszym odcinku znajdziemy. A kto wie, może i diaksy, bo mamy, słuchajcie, 8 diaksów, więc spoko. No może 8 diaksów to nie jest jakoś super dużo, ale akurat na odnowę na przykład hełmu czy tego kilofu, jak znalazł, leży jak ta lala, byczku, nie? Tylko musimy uważać właśnie, żeby nie wyjść z mesy, bo przed chwilą, słuchajcie, już byłem na biomie ocean. A nie chciałbym, słuchajcie, wracać. Wolałbym zostać właśnie na tym Badlands, czyli złe lądy. No, na mesie chciałbym zostać, słuchajcie, w każdym razie, żeby właśnie tego złota jeszcze tutaj trochę nakopać. Mamy redstone'ik, więc słuchajcie, ten redstone też dla samego expa oczywiście znowu sobie przekopiemy. A wiecie, a to jakbym na przykład redstone'em znalazł jakąś kolejną złote, rudę złota albo diaksów, to w ogóle byłby hit. No przecież na kanale Abra Games nagrywałem odcinek z Agentixem i z Elvisem i tam była taka sytuacja, że właśnie Agentix znalazł za rudę złota, ten, czy tam żelaza, a chyba Elviso za złota, a za żelaza agent. Tak, dobrze chyba mówię. No ciekawe to było. Słuchajcie, znowu mamy rzekę i nie wiem, czy my przejdziemy tą rzekę i będzie znowu Badlands, czy nie. O, jest, ale słuchajcie, my sobie wobec tego wrócimy tu. I tak sobie wrócimy, słuchajcie, tutaj i odbijemy sobie w tę stronę, bo tu są teraz, słuchajcie, mesa, a tam była ta mesa drewniana, czyli jakby chyba z tymi drzewami, czy coś takiego, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, ale było wooded, czyli po prostu drewniane, tak? No chyba. Okej, lecimy, słuchajcie, przed ciebie. Dawno nic nie było, więc ja liczę tutaj serio na jakieś diaksiki. Może, słuchajcie, liczę sobie tutaj na jakieś właśnie złotko. No, lazuryt to tak mniej, ale serio, jakiś expik zawsze tutaj wpadnie, więc nie będę narzekał. I lecimy, słuchajcie, lecimy ewidentnie. Serio, te cave'y. Cave'y to było najlepsze, co nas spotkało. To było tak genialne, słuchajcie, to było naprawdę tak genialne. Okej, redstone też, tak jak mówiłem, będę sobie tutaj wykopywał. Ale węgla to już nie, więc jazda, słuchajcie, jazda, jakieś złoto. O, serio.
Ja naprawdę tu... Nieważne, słuchajcie, lecimy. Lecimy, nie było mnie tutaj absolutnie. Nie zrobiłem kółka, nie, nie, nie. Ale nie, no jakieś reakcje to mogliby dać, nie? Bo ja wiem, że gdzieś tutaj, słuchajcie, w pobliżu są deksiki. Ja mam, słuchajcie, tego świadomość. Ja je czuję, słuchajcie, ja je czuję na kilometr. Patrzcie, ja mogę nawet kopać w ten sposób, bo wiem, że zaraz jakieś deksiki mi tutaj wpadną. Bo ja je po prostu czuję, słuchajcie. Ja je tutaj ładnie czuję. Ale chyba ich za bardzo nie ma. Ty, no dajcie deks. No jednego deksa, no. Jednego. Jednego, albo jedną rudę złota. No tak, tak wiecie, tak symbolicznie, no. Tak mogłoby wpaść, nie? Myślicie, że będzie? Ej. Myślicie, że będzie? Ja myślę, że będzie. Nie, no plisa, ziomeczki. Znowu mamy łudyt, słuchajcie. Mamy łudyt i nie wiem, czy to jest dobre w końcu, czy nie. Naprawdę, nie mam pojęcia. Ale po prostu lećmy przed siebie. O, dircik. No, słuchajcie. Mamy taką łopatę, że w sumie możemy tego dirta tutaj przekopywać. Wiecie, bo... Wtedy duże połacie przestrzeni sobie ogarniemy. Ale słuchajcie, chyba nie tym razem. Chyba niestety nie tym razem. Więc dobra, jazdunia, słuchajcie, przed ciebie z domu. Jazdunia przed ciebie i kopiemy kolejne złoto. Kolejne i kolejne diaksa. Przynajmniej taki jest plan. O, znowu słuchajcie, dircik. Dawajcie, ej serio, patrzcie ile my teraz odkrywamy jakby przestrzeni pod ziemią, nie? Tą łopatą, masakra, to jest naprawdę dobre. Tylko żeby, słuchajcie, tutaj coś się jeszcze znajdowało, nie? Żeby coś tutaj jednak fajnego wpadło. To by było naprawdę epickie. A, ale nie redstone, nie, nie, nie. No co jest? Moi drodzy, mam wam coś do pokazania. Serio, dosłownie w tym miejscu wywaliło mnie z serwera, więc stwierdziłem, że zrobię cięcie i dopóki czegoś się znajdę, to się z wami nie zobaczę. I słuchajcie, ile to jest kratek? Z 10 kratek. To po prostu masakra. Wykopmy to. Raz, dwa. O nie, ty co? Ej, tylko trójka wleciała. Naprawdę nic więcej? Ale dobra, nie będę, słuchajcie, narzekał, bo miałem 8, a mam 12, więc słuchajcie, wpadło mi tutaj 4 sztuki diaksów, więc i tak jest całkiem okej. Okay. Ale serio tylko trójka, jakby, ale przypał. Dobra, kopiemy, słuchajcie, wobec tego dalej. Nie spodziewałem się diaksów, myślałem, że prędzej właśnie znajdziemy sobie złoto, bo przecież jesteśmy na mesie, nie? Ale słuchajcie, złota jak nie było, tak nie ma i to jest bardzo dziwna sprawa, serio, że w ogóle złota nie mogę teraz tutaj znaleźć. Serio, jakby w cave'ach tego złota to jeszcze, ale tutaj, no nie wiem, jakby go nie chciało po prostu. Słuchajcie, jakby serio go tutaj nawet nie było, nie istniało. Nie wiem, serio, prędzej te diaksy już wlatują. Ale zobaczymy, słuchajcie, co przed nami tutaj po prostu świat nam pokaże. Może wleci złoto, może wlecą diaksy. Chciałbym do końca odcinka, słuchajcie, mieć no co najmniej te 3 staki. Serio, no nie, 3, czekajcie, 3, chyba 3, dobrze mówię? Bo, tak, mówię o 3, nie, chwila, tak, 3. Czyli słuchajcie, jeśli znajdę jeszcze 8 złota, to będę miał 3 staki złota w tym odcinku. Tak, więc no proszę, no 8, no... Serio, to chyba nie jest jakaś wielka prośba, nie? Żeby 8 złota mi tutaj wleciało. Przynajmniej tak mi się wydaje, że no gościu, no 8. O! Słyszenie topera. Słyszenie topera. Jakby to był, słuchajcie, cave'ik, to myślę, żeby wleciało więcej niż 8. To myślę, żeby wleciało grubo więcej niż 8. Ej, naprawdę. Tylko, że słuchajcie, no nie będę teraz szukał cave'a. Po prostu mam lecieć przed siebie. Tak, mamy lecieć przed siebie. Myślę, że pokopiemy sobie jeszcze tak z 8 minut, 7. Wy widzicie, ile trwa odcinek? Pewnie 40 minut. I tak chyba dobiję do 400 minut. Faktycznie, no bo myślę, że byłoby spoczko, gościu. Byłoby spoczko, gościu. Zwłaszcza, że zaraz jest godzina 21 i chce iść oglądać meczek, więc wy macie długi odcinek. A ja przy okazji zdążę na mecz. Wszyscy happy, nie? No wszyscy, słuchajcie, chyba szczęśliwi, więc jazda. Jazda, bo dalej mamy te drewniane mese, drewniane bedlands, czy jakkolwiek to nazwać. I słuchajcie, kopiemy dalej, ewidentnie, słuchajcie, kopiemy dalej. Diaksy i złoto. Serio, nie spodziewałem się, że wyjdę z diaksami z tego odcinka, ale 12 to jest świetny wynik. 3 staki złota i 12 diaksów to są niebotyczne liczby. Zwłaszcza, że my mamy początek survivalu, słuchajcie, to jest 2 tygodnie. Jakby, ja wiem, gdybyśmy grali przez 5 godzin dziennie, to byśmy to mieli po 2 dniach. Ale wiecie, ja sobie tutaj chillowo po prostu gram na survivalu i jest fajnie, jakby bez żadnej presji, a nie, że my musimy mieć, o, w 2 tygodnie, kurde, 4 smoki rozwalone. Nie, nie, absolutnie nie. Nie o to, słuchajcie, tutaj chodzi. Dobra, mamy kolejną ziemię, więc słuchajcie, wykopujemy ziemię i szukamy. Słuchajcie, szukamy czegoś. No, dajcie teraz jakieś złoto albo diaksy. Ej, serio. O, jeszcze żwir, słuchajcie. To żwir też sobie chętnie tutaj, myślę, dziabniemy, co? Serio, bo w żwirze też, słuchajcie, może coś w trawie piszeć, tak to się mówi, nie? Więc słuchajcie, spróbujmy. Zobaczmy, co tutaj się faktycznie znajduje. Oj, chyba kejwiczek znalazłem, moi drodzy. Chyba kejwiczek znalazłem, coś mi się tak wydaje. O, tylko pytanie, czy słuchajcie, duży czy mały? Czy ja tutaj byłem? No chyba nie, skoro mamy złoto, słuchajcie. Chyba mnie tutaj nie było, więc już za moment będziemy mieli jakby tyle, żeby mieć 3 staki w tym odcinku. Dosłownie, słuchajcie, w tym momencie, tak, 3 staki złota w tym odcinku właśnie, słuchajcie, wleciały, tylko nie chciałbym pogubić tego złota, więc niech mi się tutaj ładnie zbiera.
I słuchajcie, lecimy, bo tutaj nas jeszcze nie było. Tutaj widzę, że jest, słuchajcie, redstone'ik, więc redstone'ik, tak jak mówię, dla expa sobie zbiorę, bo dlaczego by nie. Okej, okay. Szybki kotlecioryz zjedzony. I słuchajcie, jeszcze może się okaże, że my 30 level wbijemy w tym odcinku. To by było tak dobre, serio, to by było tak dobre. Ty, czemu tak wolno łopata kopiesz wir? Okej, okay, to dziwne, dobra, to olewam, słuchajcie, ten żwir. No to ja mam go gdzieś, jak on się tak wolno kopie. I teraz tak, słuchajcie, oj, tutaj to jest w ogóle duży cave. Tutaj też, słuchajcie, widzę, że mamy jakieś przebicie, więc dobra, kopiemy, kopiemy. O, jak złotko, gościu, to oczywiście, że kopujemy. No, nie, no normalnie, gościu, ewidentnie. Ej, serio, zauważcie w ogóle, jaka faza. Najpierw kopaliśmy przed siebie, złota mało, ale wyleciały diaksy. Potem kopaliśmy się w cave'ach, no i złoto już wleciało. Potem kopaliśmy się znowu przed siebie, mało złota, ale znowu były diaksy. A teraz znowu idziemy w cave'y i znowu sporo złota. Ej, ciekawe to jest, słuchajcie, ciekawe. Mamy, słuchajcie, zaraz 5 staków. 5 staków podczas jednej podróży. Ja cię kręcę. Ale to jest wynik, nie? To, słuchajcie, olbrzymia ilość. Naprawdę. To jest olbrzymia ilość. Dobra, słuchajcie, wbijamy się tutaj. Ewidentnie wbijamy się tutaj. Tylko czy coś tutaj, słuchajcie, jest? Czy to jest bardziej takie fejkowe chyba przejście? Okej. Okay. Chyba bardziej fejkowe. Tutaj, słuchajcie, dużo dirta, ale w tym dircie chyba nic się nie kryje. Dobra. Okej, okay, więc lecimy, słuchajcie, teraz dalej tym cave'em, bo on się wydaje być duży. Oj, on jest duży, słuchajcie. On jest sporych rozmiarów. Dobra, dobra. Czy to jest dalej mesa, słuchajcie? To jest dalej mesa. Mamy, słuchajcie, creepera. Mamy, słuchajcie, lawę. I w tej lawie mamy, słuchajcie, złoto. Więc dobra, creeper, rozwalam cię. Albo ty się sam rozwal, to bez znaczenia dla mnie. I teraz tak, wykopujemy. Raz, dwa. Nie chciałbym za bardzo, słuchajcie, wpaść w lawę, więc ja muszę tutaj troszeczkę uważać. Okej, okay, ty, nie no, to szczęśliwie się dla nas zakończyło. Mamy, słuchajcie, równe 5 staków. W tym momencie, słuchajcie, są równe 5 staków złota. Tam mamy, słuchajcie, przejście, więc ja myślę, że no, co my się będziemy powstrzymywać, słuchajcie. Jedziemy tutaj z tematem i lecimy, słuchajcie, tutaj. Mamy krypcia, więc niech creeper do nas tutaj śmiało wjeżdża. Mamy tam kolejne złoto, widziałem. A tutaj, o, ja cię kręcę. Ej, słuchajcie, to jest na kolejny odcinek, nie? To słuchajcie, na kolejny odcinek, no czy wy widzicie, co tutaj się dzieje? Ile tego złota tutaj znowu jest? Ja! Nie, to jest nie do zrobienia, słuchajcie. To jest nie do zrobienia. No masakra jakaś. Ile tego, słuchajcie, tutaj się znajduje? Co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, wbijam się tutaj i ja sobie będę wykopywał. Niech one mnie strzelają, ja mam to, słuchajcie, gdzieś. Ja będę sobie tutaj po prostu kopał i sobie po prostu zbierał. Wyrzucę sobie, słuchajcie, na razie piasek. Ty, no we, pal gumę, oddawaj mi to. Ty, bo on mi chyba to zabrał w ogóle, nie? Czy nie? Gdzie jest to złoto, słuchajcie? Zbiera mi się? Zbiera mi się, dobra. Już myślałem, że on mi zabrał złoto, ale nie, nie. Spokojna głowa, nie zabrał mi złota, więc luźna. Wow! Wow! 200 IQ! Ej, to było dobre. To było, ziomeczki, dobre. Ej, ale mi te serce stanęło, jakbym ja zginął, słuchajcie, z tymi rzeczami, to by była masakra. Ale dobra, żyjemy, słuchajcie, to najważniejsze. To się liczy, że, słuchajcie, żyjemy. Więc spoko i mamy kolejne rudy złota i mamy kolejnego zombieka, słuchajcie. Gdyby nie te mopki, to my byśmy 5 razy więcej tego mieli, mam wrażenie, nie? Serio, dosłownie 5 razy więcej. Ale nie będziemy narzekać, słuchajcie, kopiemy dalej, bo jest tego sporo. Może, słuchajcie, jeszcze kolejny staczek nam wpadnie w tym odcinku, co by było po prostu chorym wynikiem, słuchajcie. Chorym po prostu wynikiem by to było. Więc jazda, słuchajcie, jazda. Wlecimy sobie teraz tutaj, a jeżeli tu się okaże, że nic nie ma, bo to jest ślepy zaułek. Oj, tutaj było kopane? Nie, nie było kopane. To najwyżej sobie zablokuje przejście. Chyba wszyscy znają ten trik, że kiedy już byłeś gdzieś w ślepym zaułku, to po prostu blokujesz sobie jakimś koblem, dirtem, czy czymkolwiek oznaczasz sobie, że po prostu tutaj byłeś i tutaj masz nie wracać. I tutaj jest właśnie taka sytuacja, a my mamy, słuchajcie, kolejne 24, nie? Zaraz będą 4 staki złota w tym odcinku. Jeszcze 20 nam brakuje. Wow! To jest... Oj, przepraszam. To jest, słuchajcie, chore. To jest po prostu, słuchajcie, chore. Dobra. Tutaj byliśmy, więc to olewam. Teraz cyk. Dobra, rozklepane. Tutaj, słuchajcie, creeper, więc rozwalany. Jazda z tobą. Wbijamy się tutaj. Tutaj byliśmy, więc, słuchajcie, wbijamy się tutaj na górę. Dobra. Co? Zombie na kurczaku w cave'ie. Okej. Myślałem, że Minecraft mnie już nie zaskoczy, ale jak widać, chyba zaskoczy. Jakby spoko, wiecie, to jest bardzo, bardzo rzadka rzecz, nie? Żeby to, takie coś się trafiło, że kurczak na... że zombie mały na kurczaku i to jeszcze w cave'ie. Naprawdę to się rzadko zdarza, więc jakby Minecraft bywa zaskakujące. Dobra, teraz tak, słuchajcie, tutaj byłem, tutaj, słuchajcie, mnie nie było. Więc wejdziemy sobie, słuchajcie, tutaj i tutaj poszukamy także szczęścia. O, kolejne złotko nam tutaj, słuchajcie, wlatuje i to nie tak mało, słuchajcie, zauważcie. Nie tak mało, moi drodzy, jak sami widzicie, naprawdę warto subskrybować kanał, bo codziennie są tutaj filmy. Serio, o 15:30 na kanale Abra Games też są codziennie filmy, a tutaj po prostu jest jakaś miazga. Więc sub, łapeczka i dzwoneczek musicie zaznaczyć, a słuchajcie, ja
mam bez 6 4 staki w tym odcinku. 4 staki w tym odcinku, no to jest niemożliwe, słuchajcie. To jest niemożliwe, no ja po prostu, ja nie jestem w stanie w to, słuchajcie, uwierzyć, to słuchajcie, to jest po prostu hit. I wydaje mi się, że te kajwy są na tyle duże, że na kanale Abra Games też, jeśli byście chcieli, to zrobię po prostu odcineczek za 2 godzinki, jak też kopiemy sobie złoto w kopalni, a potem już będziemy pewnie wracać do naszej wioski. Moi drodzy, ja przypominam także o sklepie www.abra.ety, pierwszy link w opisie. Już w ten piątek zawita na sklepie nowa epicka kolekcja Abra i Bobo Team. Jest po prostu najlepsza na całym świecie. Będą, słuchajcie, koszulki kolorowe, bluzy kolorowe, będą kubeczki, słuchajcie, właśnie z takim oto wzorkiem. Naprawdę warto. Darmowa dostawa od 149 zł do każdego zamówienia. Czyli po prostu jak kupujecie na przykład 3 koszulki, to macie kuriera za friko. Ale wpadajcie już teraz, bo może wam się spodobają także inne produkty. www.abra.ety, pierwszy link w opisie. A tu do mnie strzela szkielet, no ty, pal gumę, gościu, no ja cię rozwalam teraz, no, ja cię rozwalam, no.